Witam Państwa. No cóż, bardzo się cieszymy z wyniku. Nie często chyba się spotyka, że ktoś ogrywa Skrę w jej hali 3-0. Mam nadzieję, że ten wynik doda nam skrzydeł i jeszcze do cięższej pracy, do lepszej gry. Bardzo dobry mecz Antoine Rouzier, który kończył praktycznie wszystkie najważniejsze piłki w meczu. Wszystkie wysokie kontry. Prócz tego myślę, że niezła nasza gra w bloku i w obronie. Przede wszystkim chciałbym pogratulować zespołowi Skędzierzyna zwycięstwa. Tak jak Paweł wspomniał, 3-0 to nie jest zbyt codzienny wynik dla nas. My popełniliśmy zbyt dużo błędów i myślę, że dlatego takich prostych błędów, które nam się nie zdarzały. I myślę, że dlatego część spotkania, w których te błędy się pojawiały, przegrywaliśmy, a później ciężko było nam odrobić. Co prawda bardzo dobrze dzisiaj grali kędzierzynianie i naprawdę, tak jak powiedział Paweł, w obronie robili dużo zamieszania i podbijali piłki, które nie powinny być podbite, ale jeszcze raz gratuluję zespołowi z Kędzierzyna i mam nadzieję, że my będziemy grali lepiej. Dziękuję. Witam Państwa. Dziękuję za gratulacje ze strony Mariusza. Mogę dodać to, co powiedział tutaj Paweł Zagumny, że dzisiaj wykorzystaliśmy szansę w kontrataku i faktycznie kończyliśmy te piłki. Przede wszystkim nasz atakujący kończył piłki trudne, ale żeby były te piłki, to musieliśmy je obronić i faktycznie my dzisiaj dobrze zagraliśmy w obronie, gdzie później mogliśmy grać w kontrataku, tak jak graliśmy. Ale jeszcze jedną rzecz chcę podkreślić, że my dzisiaj wykorzystaliśmy zawodników przyjmujących Skry na przyjęciu. Wiedzieliśmy, że wiemy wszyscy, że Michał ma złamany palec i ciężko go będzie zastąpić w tym elemencie. Sądziliśmy, że taka dwójka będzie grała. I konsekwentnie graliśmy agresywnie naszą zagrywką i flotem, i zagrywką z wyskoku, i to nam dało, uciekło mi słowo, i osiągnęliśmy oczekiwany rezultat. Także cieszę się z tego zwycięstwa, tak jak znowu Paweł mówił, że wygrywając tutaj w Bełchatowie, jest to na pewno jakaś radość, ale stąpamy po ziemi, wiemy, że to jest dopiero początek, to jest druga kolejka i różnie się to może dziać w tej lidze. Przyłączam się do gratulacji dla zespołu z Kędzierzyna, gratulacje dla trenera, dla zawodników, wywożą stąd 3 punkty. Jest to dla nas trudna sytuacja i myślę, że też ciężki moment. Jeżeli chodzi o to przyjęcie zagrywki, o którym mówił Krzysiek, ja spodziewałem się, że będzie to dużo gorzej wyglądało i to nie w tym upatruję tego klucza do przegranej. Tu oczywiście w pełni przeciwnik wykorzystał to. Ja spodziewałem się, że będziemy mieli jeszcze większe kłopoty. Natomiast zagraliśmy bardzo źle na wysokiej piłce. Tutaj zabrakło chłodnej głowy. Mało sobie przypominam ataków, gdzie walczyliśmy z blokiem, gdzie jakąś piłkę zostawiliśmy w grze. Dużo błędów popełnionych w tym elemencie. Niestety siatkówka jest grą, gdzie trzeba grać głową, trzeba grać mądrością. Dzisiaj nam tej głowy, szczególnie chłodnej głowy, zabrakło. Jeżeli tego nie poprawimy, to i przez kilka kolejek możemy punktu nie zdobyć, bo to nie jest łatwo. Takie są realia w tej chwili, że te drużyny są równe i w żadnym meczu nie można wskazywać faworyta. My musimy się naprawdę dobrze napracować, dobrze nastawić do spotkania, żeby walczyć jak równy z równym z innymi przeciwnikami. Przed nami kolejne trudne mecze i tak jak powiedziałem, jeżeli tego nie poprawimy, możemy nie zdobyć punktu.